Praktycznie każdy element ekwipunku w The Elder Scrolls Online ma przypisaną swoją osobistą cechę. Dzisiaj opowiem wszystko, co warto wiedzieć o traitach w naszym wyposażeniu. Zacznijmy od tego, czym w ogóle są traity. Traity to cechy przypisane do naszej broni, zbroi lub biżuterii. Każdy element ekwipunku na ten moment może mieć przypisany maksymalnie jeden z 9 traitów. Zapewniają nam one różne ulepszenia w zależności od wybranego traitu i jakości naszego ekwipunku. Przykładowo trait, który zapewnia nam 12% dodatkowego pancerza na hełmie o jakości białej, to na tym samym hełmie o jakości złotej będzie zapewniał już 16% dodatkowego pancerza. Warto tutaj wspomnieć, aby nie mylić traitu z enchantem i glifami. Większość ekwipunku należącego do jakiegoś setu ma od początku przypisaną losową cechę. Nowe przedmioty, które wytwarzamy przy stołach do craftingu, mają opcję wybierania określonego przez nas traitu za koszt jednego kryształu odpowiadającego za określoną cechę. Na przykład, jeżeli chcemy stworzyć łuk, który będzie miał cechę charge, musimy posiadać w naszym ekwipunku jeden ametyst. Sposobów na pozyskiwanie kryształów jest wiele. Możemy biegać po świecie i przeszukiwać różnego rodzaju szafki czy pudełka z biżuterią, w których znajdują się losowe kryształy. Możemy również po prostu dekonstruować różne przedmioty i liczyć, że otrzymamy konkretne kamienie. Oczywiście nie można wykluczyć tutaj także zakupów u gildijnych handlarzy, czy aktywowanie pasywki, która sprawia, że raz dziennie na danej postaci otrzymamy list z zasobami, w którym mogą znajdować się kryształy traitów. Przechodząc dalej, mamy kwestię odkrywania poszczególnych traitów na konkretnych częściach naszego ekwipunku, by móc później nałożyć je na inne potężniejsze wyposażenie. Aby to zrobić, wystarczy posiadać przedmiot z nałożonym na niego traitem, podejść do stacji craftingu, przejść do zakładki Research i następnie wybrać element, jak i trait, który chcemy odkryć. Trzeba pamiętać, że wybrany przez nas element ekwipunku ulegnie zniszczeniu, a my będziemy musieli odczekać pewną ilość czasu, by trait został w pełni zapamiętany przez naszą postać. Im więcej traitów na danym typie wyposażenia odkryjemy, tym dłużej będziemy musieli czekać na następne odkrycia. Przykładowo, jeżeli mamy pas, na którym mamy odkryte już wcześniej 2 cechy, to na następną 3 cechę będziemy musieli poczekać znacznie dłużej. Na szczęście czas możemy redukować za pomocą pasywek w drzewku umiejętności danego craftingu. Co warto zaznaczyć, odkrywanie traitów nie jest przechodne między postaciami. Oznacza to, że jeżeli na jednej postaci odkryjemy wszystkie możliwe cechy, to na naszej nowej postaci będziemy musieli odkrywać wszystko na nowo. Teraz może trochę bardziej przybliżymy, co dają nam poszczególne traity i jakie kryształy są im odpowiadające. Jak wcześniej wspomniałem, mamy 9 traitów dla każdej kategorii ekwipunku. Wyróżniamy tutaj bronię, pancerz i biżuterię. Zacznijmy od pancerza. Większość cech, które tutaj znajdziemy, skupia się na zwiększeniu naszej przeżywalności czy zasobów, z których korzystamy, ale znajdą się też takie, które zapewniają nam dodatkowe doświadczenie podczas walki. Przechodząc do broni, analogicznie do pancerza znajdują się tutaj traity, które zwiększają zadawane przez nas obrażenia, czas trwania efektów lub także takie, które dają nam dodatkowe doświadczenie zdobywane w walce. Na koniec zostaje nam kwestia biżuterii, w której znajdziemy tak naprawdę większość cech z poprzednich 2 kategorii. Są tutaj takie, które zwiększają naszą przeżywalność, obrażenia, czas trwania efektów czy nawet prędkość ruchu. Zabraknie tutaj jednak zdobywania większej ilości doświadczenia. Na sam koniec zostają nam 2 unikalne cechy, z którymi na pewno każdy z Was się spotkał. Są to Ornate, który sprawia, że przedmiot jest droższy w sprzedaży u standardowych handlarzy, oraz Intricate, który sprawia, że otrzymujemy więcej doświadczenia po dekonstrukcji tej części ekwipunku. Oczywiście oba traity nie mają przypisanych swoich kryształów i nie da się ich w żaden sposób wytworzyć. Na sam koniec zostaje nam sprawa związana z transmutacją i kryształami transmutacji. W dodatku Clockwork City wprowadzono możliwość zmiany traitu na naszym ekwipunku, na taki jaki tylko potrzebujemy, pod warunkiem, że odkryliśmy wcześniej wybraną cechę na tym typie wyposażenia. Oznacza to, że nie będziemy musieli spędzić setek godzin na farmieniu i dropieniu konkretnych przedmiotów w konkretnych cechach. Wystarczy, że udamy się do stacji transmutacji, która znajduje się we wcześniej wspomnianym Clockwork City, lub w przypadku, gdy nie posiadamy DLC, ktoś z naszych kolegów lub my sami zakupimy stację do transmutacji do naszego domu. Tam za 50 kryształów transmutacji możemy zmienić trait na taki, jakiego tylko potrzebujemy. Same kryształy możemy pozyskać np. za ukończenie codziennych dungeonów lub battlegroundów. I to już wszystko, co warto wiedzieć o traitach. Pamiętajcie, by przy wyborze wyposażenia również zwracać uwagę na cechy, które oferują nam traity. A jeżeli spodobał Ci się ten materiał, możesz zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę pod tym materiałem. Po więcej poradników, jak i kontentu z uniwersum The Elder Scrolls zapraszam na kanał YouTube.